Szanowni Państwo, mikrofonu nie widzę, ale ja mam równie donośny głos. Dobra. Teraz będzie działał. A teraz... Włączony działa lepiej. Włączony działa lepiej. Szanowni Państwo, zanim otworzymy tę naszą wystawę dzisiejszą i zanim oddam głos koledze Janowi Nałęczowi, który tutaj przyjechał do nas, a który był animatorem i tak naprawdę no, kierownikiem produkcji, chyba mogę powiedzieć, tej naszej piramidy, którą za chwilę będziemy tutaj odsłaniać. Czeka nas jeszcze taka mała uroczystość. Jest z nami pan dyrektor Przemysław Rej, dowodzący chorągwią krakowską, a na co dzień dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Grodzisko Owoc. A ponieważ z kolegą Przemysławem znamy się doskonale i zamierzamy podjąć aktywną współpracę w zakresie wzajemnej promocji, w zakresie udostępniania sobie wystaw, w zakresie organizowania wspólnych wydarzeń kulturalnych, pomyśleliśmy sobie, że tak licznie zgromadzona publiczność, dziękuję Państwu za przybycie, będzie dobrym momentem do tego, żebyśmy tutaj oficjalnie, uroczyście podpisali taką umowę. Przemku, zapraszam Cię. Ja to podpisywam. Trzy krzyżyki? To jest faktura. Więc ja chciałbym w tym momencie, dziękując Szymonowi, przekazać mu ten długopis. Od dwóch dni czy od trzech ma mi dać odznakę swojej chorągwi i powiedział, że zrobi to dzisiaj podczas podpisania, ale pewnie zapomniał, więc upomnę się w najbliższym czasie. Nie, rzecz taka, że Szymon bardzo mi błyskotki, a krakowska jako najlepsza chorągiew na Grunwaldzie robi sobie najładniejsze badżesy. Więc to jest rzecz, którą Szymon zawsze się dopomina. Zresztą jednym z rzeczy, które będziemy razem robić, z pierwszych elementów współpracy, która zaistniała zanim zaczęliśmy współpracować, znaczy formalnie, to już muzeum otrzymało od chorągwi krakowskiej całą kolekcję badżesów naszych kolejnych rodów Grunwaldu.